Stone robili te wszystkie syreny, gongi i tak dalej, żeby absolutnie wszyscy byli uważni. I Spielberg mówił, że on był zdziwiony, że chyba trochę przesadzają, dopóki ta głowa nie machnęła tak w odległości paru metrów od niego. Ale on mówi, że miał wrażenie, jakby przejechał tak na pełnej szybkości ciężarówka koło niego przejechała. Także gdyby to gdziekolwiek kogoś majtnęło, byłby problem. Keep calm and don't move. Dokładnie. Czekaj, Szymonie. No. A opowiesz o tej akcji, jak dzieciaki były w szkle i ta głowa spadła. Znasz to? Ja znam. Znamy? Coś słyszałem, że też ta głowa na nie upadła, tak? Chodź, to byś mi padł. Cześć, jestem Łukasz, też jestem geekiem jak Simon. Też akurat u siebie w pracowni aranżowałem o Jurassic Parku projekcję. Był taki problem, bo był operator, który joystickiem sterował głową tego tyranozaura i była kręcona scena, jak te dzieciaki były uwięzione w samochodzie i ten tyranozaur z góry miał uderzyć w tą szybę dach. Tylko palec omsknął się operatorowi i ta głowa za mocno podleciała w dół i tą szybę dach to spadło i tam jak jest ujęcie, te dzieciaki, jak to na ich ręce spadła te szybę dach, one autentycznie się przeraziły. Mniej więcej taki sam efekt jak w obce było. I uznali, że to jest bomba, kurczę, i połączyli jeszcze dalej tych dzieciaki. Dokładnie tak. Jak ktoś ma ciekawostkę, to podnosi łapę i przylatuje mówić. Zaraz będę sam pytał Szymona, bo jestem ciekaw właśnie, na ile to jest prawda, że te dinozaury były, że tyranozaur rejestrował ruch i wystarczyło po prostu nie ruszać się, żeby stać się dla niego niewidzialnym. Czy one w ogóle węchu nie miały, albo w ogóle. No i to już oddałem głos Szymonowi i Szymon teraz odpowie, jak to drzewiej bywało. Już odpowiadając, propos tego wzroku, od razu powiem, że tyranozaur miał bardziej orli wzrok niż orzeł. Także definitywnie by was zauważył, świetnie widział trójwymiar, także to jest totalna bzdura. I żadne nieruszanie się bomby nie pomogło, a nawet jakby zamknął oczy i zdmuchnąłby wam kapelusz, to i tak miał super węch i wyczułby was, nawet nie patrząc na was, także nie macie szans. I teraz, ja będę tym złym prelegentem, złym policjantem i zepsuję wam dzieciństwo z dinozaurami. Mamy tutaj, prawda, u góry projekt z Jurassic Parku, po prawo mamy dzisiejszą rekonstrukcję szkieletu. Jeżeli chodzi o proporcje, to dużo się tak naprawdę nie zmieniło i w roku 93 ta rekonstrukcja była całkiem dobra, jak na świat filmu i nauki, ale dzisiaj jest fatalna, ponieważ propos jeszcze wzroku, to te oczy w tym modelu tyranozaura z Jurassic Park są za głęboko osadzone i przez to on tak może też nie wygląda, jakby miał taki super wzrok orli. I teraz tak, jeżeli chodzi o skórę, to trzeba sobie zapamiętać jedną rzecz. Dinozaury miały trzy jakby powłoki ciała, mówiąc nienaukowo, czyli i łuski, i taką jakby gołą skórę, coś co przypomina naszą skórę, i pióra. I tyranozaur, i większość dinozaurów miała te wszystkie trzy rzeczy. I tak naprawdę pytanie za wiele, wiele milionów dolarów czy funtów jest takie, gdzie były pióra, gdzie były łuski i gdzie była ta naga skóra. I w przypadku tyranozaura możemy tylko powiedzieć, gdzie nie miał piór, ale wiadomo, że na pewno miał. I propos jeszcze tych łusek, to były proporcjonalnie tak bardzo małe, że dopiero jakby was jadł, to byście zauważyli te łuski. Także z daleka wydało się, jakby miał taką gołą skórę i gdzieś tam miał pióra. Teraz na dole są dzisiejsze rekonstrukcje tyranozaura, także widzicie. Z daleka taka naga skóra, można powiedzieć. I następny slajd
Właśnie, jakbym teraz kogokolwiek z sali poprosił, żeby stał i udawał dinozaura, to zrobi takie coś. Tak? Takie rączki, prawda? Otóż, moi drodzy, zapamiętajcie sobie, że dinozaury nie potrafiły, prawda, grać w kosza. Nie miały takiej artykulacji. Czyli mówiąc po ludzku, po prostu nie mogły sobie przekręcić tak ręki. Czyli miały ręce cały czas jakby tak klaskały. Albo trzymały taką piłkę niewidzialną. To te plastikowe ludziki z tych 90. lat, rzeczywiście takie, to tak w sumie. Tak, także teraz wiecie, jak udawać dinozaura bardziej poprawnie. I tutaj jeszcze bardziej wam popsuję króla dinozaurów, ponieważ to jest najnowsza taka z tego roku propozycja rekonstrukcji tyranozaura. I tutaj się zmieniła jedna rzecz. Interpretacja żeber brzusznych. Ja już pokazuję. To mi się podoba. Ja preferuję dinozaury z brzuszkiem. Prawda? Tutaj mamy żebra brzuszne i niektórzy twierdzą, że ten brzuszek był większy u dinozaura. I uśmiech. Że tak mógł wyglądać tyranozaur. Oczywiście nie jest. No trochę tak i tak widzimy tutaj ponownie. Czyli te rączki są takie do klaszczenia. Gdzieś tam są pióra, brzuszek jest albo nie, jeszcze to tak na dobre nie zostało przez wszystkich uznana ta interpretacja żeber brzusznych. I teraz tak, jeżeli chodzi o to chodzenie, prawda, detektor przez wodę, to oczywiście jak on by tak chodził, to nic by nie złapał, prawda, każdy dinozaur już by z daleka był poinformowany. Co prawda tyranozaur waży te 7-8 ton, ale prawda, po prostu tak nie chodzi, bo by nic nie upolował. Z tych takich mitów o tyranozaurze jeszcze... Jak to było z biegami, bo to była taka historia, tak. Była historia podczas kręcenia, że Spielberg oczywiście radośnie zobaczył tyranozaura, wszystkie sceny zaplanowali. Dobra, to teraz będzie tak, nie wsiadacie do jeepa i uciekacie, a ten tyranozaur was goni. I was goni coraz szybciej, was już dogania. Ten mówi go faster. No i przychodzą ci specy od dinozaurów do Spielberga, i mówią, Steven, wiesz co, ale tak jak on by się tak rozpędził, to wiesz co, nogi by mu się połamały i odpadły. Także Spielberg stwierdził, że wiecie co, to jest film, także zostawmy to, niech on goni ten samochód i niech biegnie te tam kilkanaście czy nie wiem, na godzinę i będzie wyglądało, że tak ma być. To znaczy, po filmie była taka właśnie, takie szacunki, że on mógł te 50 na godzinę wyciągnąć i to przez pewien czas było uznawane, ale dzisiaj obliczenia są takie, że około 35 na godzinę, czyli tak jak taki sprinter ludzki. Tylko że on był długodystansowcem wbrew pozorom, także nie wyprzedzilibyście go w szpilkach ani w żadnych butach. Także około 35 na godzinę. A gdzieś jeszcze pamiętam, tak właśnie stricte zapytam, bo gdzieś pamiętam, że jakaś właśnie na dokumencie chyba z BBC była dosłownie wojna paleontologów, gdzie jeden mówił, że tyranozaur polował, a drugi mówił, że to jest wielka bzdura, bo tyranozaury były tylko i wyłącznie padlinożerne. A tak, tą właśnie padlinożerność propagował Jack Horner i to dzisiaj nie jest uznawane. Tak naprawdę tyranozaur był i padlinożercą, i drapieżnikiem. Są dowody na prawda, na ataki na dinozaury, które przeżyły ten atak. Są takie kości pogryzone przez tyranozaura, które potem się leczyły, czyli nieudany atak tyranozaura. Dobra, lecimy łebka. Lecimy dalej. To malutkie rączki. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Pierwsza gwiazda filmowa obgadana. Teraz lecimy do Triceratopsa. No i co? To się po latach sprawdza. To w dobie dzisiejszego internetu się sprawdza. Że jeżeli kiedykolwiek będziecie wam głupio, to pamiętajcie, że są ludzie, którzy stwierdzili, że Steven Spielberg właśnie na tym zdjęciu upolował dinozaura i po prostu się chwali i pozuje. I był wielki hejt w sieci. No tak, to jest oczywiście... to jest kukiełka. Znaczy kukiełka. No widzicie rozmiary, ale to jest Stan Winston
Skull i to jest właśnie dinozaur, który został przez nich skonstruowany, mechatroniczny. 8 kukiełkarzy, 8 operatorów kontrolowało ruchy tego triceratopsa. A scena z nim, no kojarzycie scenę z nim, chory triceratops i doktor z towarzyszką właśnie zaczynają go oglądać, badać i zastanawiać się, dlaczego choruje, a tam z tyłu jest taka wielka kupa. Dobra, tutaj mamy oczywiście właśnie tych kukiełkarzy i Spielberga. A jak to było? A jak to tak naprawdę było z tym triceratopsem i jak on właściwie jest pokazany w filmie? Znaczy, on robi tak naprawdę cameo, bo to nawet Spielberg się śmiał, że ten triceratops to robi cameo w tym filmie, a nie gra jakąkolwiek rolę. No ale był. Dokładnie. I teraz to, co pierwsze się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o wersję z Parku Jurajskiego, to za gruby ogon. Kończyny przednie, zbyt kolumnowate, takie wzięte prosto z słonia. Tak naprawdę triceratops miał bardziej takie ugięte, jakby już się szykowo do takiej pompki, można powiedzieć. Na powierzchni tej kryzy, czyli tego, tego zakończenia głowy i na w sumie większości głowy nie było łusek, tylko skóra była taka lita, tak naprawdę. I teraz największa ciekawostka, jeszcze wracając do tych kończyn przednich, to w Parku Jurajskim ten triceratops ma 4 palce i 4 pazury, a tak naprawdę miał 5 palców i 3 pazury. I teraz triceratops też miał pióra prymitywne, ale też prawdopodobnie gdzieś na wysokości miednicy albo na ogonie. I największa ciekawostka jest to, nie wiem czemu tak zrobili, ale wymieszali rogi od dwóch gatunków triceratopsu. Bo teraz tutaj mamy, prawda, rogi nad oczodołami są z jednego gatunku, a ten róg, prawda, nad nozdrzami jest z drugiego. Także nie wiem, czym się kierowali. Wielkością i medialnością tego. Dobra. A, i tutaj chciałem przekazać, że prawda, odchody dinozaurów były mniejsze niż te pokazane na filmie. Największe to około metr wysokości, także tam było. No ale właśnie dlatego tam chorował. W takiej produkcji to po prostu odszedł 3 kroki bardziej. No, dobrze, można to tak wytłumaczyć, okej. Dobra, lecimy dalej. 4. Z gwiazd Gallimimus. Który to jest? To jest ten, który zasłynął z tego, że jest po pierwsze pierwszym CGI. To są pierwsze dinozaury, które są rzeczywiście w pełni komputerowe. Bo wcześniej mamy i mechatroniczne, i komputerowe. Te są tylko i wyłącznie CGI-owe. I to jest ten dinozaur, którego dopada i zżera tyranozaur. A dzieci i doktor patrzą. Tutaj ten dinozaur był całkiem dobrze zrobiony, oczywiście z perspektywy teraz, prawda, dnia współczesnego, dwie rzeczy, czyli te rączki znowu i pióra. Widzicie na dole, że to tak naprawdę był taki duży struś. Brachiozaur, dokładnie. No to jest ten pierwszy dinozaur, nad którym który zrywając okulary widzi dr Grant i ten, który później oni podbiegają do niego, on podchodzi do drzewa, zrywa tam kawałki z górnych gałęzi, po czym staje tak na tylnych nogach, wyciąga szyję i jeszcze powiada z tych najwyższych gałęzi. No i to oczywiście też paleontolodzy podczas filmu kłócili się z tymi właśnie szpecami od CGI. Ogólnie właśnie, jeszcze wcześniej wam nie powiedziałem, maniera była, znaczy założenie było takie. W każdym ujęciu, gdzie widzimy całego dinozaura, wszystko. Nogi, szyję, głowę i dinozaur się porusza, to jest dinozaur CGI. A w ujęciach, kiedy widzimy poszczególne części, na przykład Velociraptory w kuchni, to trochę wyprzedzam, albo właśnie to spotkanie z Brachiozaurem później, gdy
główni bohaterowie chronią się na drzewie i tam spotykają właśnie tego uroczego roślinożercę, no to to są właśnie animatronika i roboty z Stan Winston School. A to jest sam Stan Winston tutaj, który właśnie dogląda swojego dinozaura przed tą sceną. Jak to tak naprawdę było z tymi brachiozaurami? Tutaj głównie się zmieniła sama twarz brachiozaura, ponieważ inaczej interpretujemy dzisiaj, gdzie miał nozdrza. Trochę więcej jest ogólnie tkanki miękkiej i wiemy, że raczej wzdłuż kręgosłupa miał kolce. A tak to była całkiem dobra rekonstrukcja. Też powiem od razu, że brachiozaury nie potrafiły kichać i nie potrafiły żuć. Także z dinozaurów tylko potrafiły żuć dinozaury rogate i hadrozaury. A reszta nie. Tak jak krokodyle, nie potrafiły żuć. No to tam właśnie w tej scenie, gdzie on sobie tak przeżuwa i później kicha na wszystkich uroczo. Dokładnie, to było niemożliwe. Impossible. Drugą niemożliwą rzeczą, którą tam oczywiście wyłapali wszyscy, którzy siedzą nad filmami i tylko szukają potknięć, to było to, że jest scena, gdzie pokazany jest śpiący doktor Grant i są pokazane jego buty i podeszwy są absolutnie czyste. On tam lazł po prostu przez błoto po kolana i wspinał się na to drzewo i mówił, haha, wypaliście, to mój błędny but. Lecimy dalej. Dilophosaurus. To jest jedna z tych gwiazd filmowych i to jest jedna z tych wizji filmowych, bo zaraz wam Szymon wytłumaczy, ile wspólnego ma Dilophosaurus z filmu z tym realnym. To jest ta scena, gdzie nasz główny, ten zły zdrajca, który wykrada embriony dinozaurów w tej puszce sprayów i zamierza uciekać, i on jest w ogóle sprawcą tego całego ambarasu, no bo wyłącza te systemy zabezpieczeń i cały prąd siada przez niego. No i on spotyka właśnie takiego dinozaura, który jest mały, ale który ma kolorowy płaszcz, skrzeczy i pluje jakąś trucizną. To jest właśnie ta scena i to jest przygotowanie do kręcenia tej całej sceny. A jak to było naprawdę? Tak naprawdę, oczywiście przypominam, rączki złe, gdzieś ileś, nie wiadomo, piór i przede wszystkim Dilophosaur w filmie jest znacznie za mały. Ja wiem, że to można tłumaczyć, prawda, że to był jakiś młody Dilophosaur, ale tak naprawdę Dilophosaur miał około 5-6 metrów długości. I przede wszystkim nie ma żadnego dowodu na jakąkolwiek taką truciznę. I nie ma żadnego dowodu na to, że miał tą kryzę, która była wzięta praktycznie z tej jaszczurki Agamy kołnierzastej. Także tego nie było absolutnie. Reszta całkiem dobrze, szczególnie na tamte czasy, kiedy jeszcze Dilophosaur nie był taki opierzony. Ale to właśnie koniec 15 przed? Ale był 50 zawsze. Tylko wtedy nie było, tak jest. Nic na to nie da rady. Come on! Dajcie nam jeszcze... Możecie sobie wylocy kartami, bo wiadomo, wszyscy tutaj po to przyszli, ale... To i dobra. Teraz będzie szybka prelekcja. Velociraptor. Jak szybka Velociraptor. Po lewej, jak chcecie, to wam później dam, to sobie skurzycie, bo jest to idealne. Także tak, cała ta scena jest kręcona w studiu filmowym. Wszystko zbudowali, całą kuchnię, dzieciaki. Myśleli o stop motion, czyli o takiej poklatkowej animacji. Nie wychodziło fajniej, ale to jest wciąż Stan Winston School i to są velociraptory od nich. Jak było naprawdę? Tego dinozaura naprawdę skopali, muszę przyznać, ponieważ tak naprawdę tylko nazwa Velociraptor jest z Velociraptora. Rozmiary są o wiele za małe. Velociraptor, tak jak widzicie tutaj na dole, wyglądał tak naprawdę jak ptak, tylko że z zębami i długim ogonem. I miał na 100%, na 200% miał takie skrzydła. Nie latał, ale używał je do biegania, tak jak dzisiaj struś. I teraz wygląd tego z filmu wzięli, prawdopodobnie tutaj mamy w prawym rogu dzieło pana Czerkasa. To było w latach 80. rekonstrukcja Deinonychia. Na dosłownie minuta już kończymy. I tu macie rozmiary, gdzie Velociraptor to jest ten mały.
że on był za mały. Tutaj jest Deinonych i tutaj jest Utahraptor. I tak naprawdę te Velociraptory to są między Deinonychem a Utahraptorem. I przede wszystkim pamiętajcie, że nie były takie mądre jak w filmie. Były około tak inteligentne, najinteligentniejsze dinozaury były tak inteligentne jak jakaś taka wrona, także przechytrzylibyście je. Oni się pomysły, wam jeszcze na sam koniec powiem, że oni sami śmiali się, że oni zrobili Velociraptory, a parę miesięcy później je odnaleziono. Czyli wykopano pierwszy szkielet właśnie takiego. Właśnie to znaczy chodziło o Utahraptora. Dobra, kochani, byliśmy święcie przynajmniej, zrobimy jeszcze 5 minut. Bardzo dziękujemy.